No cześć, witamy ponownie na kampie. Dzisiaj zaczęliśmy od remontu. Od wymiany gaźnika w sztylu. Tam widzicie. Spokojnie, nie będę wam pokazywał, jak się wymienia gaźnik w sztylu. To nie ten kanał. A z tym marudziliście, jak wymienię łańcuch, więc to byście bardziej marudzili. Dlaczego wymieniłem gaźnik w sztylu? Bo się popsuł. Kiedy się dowiedziałem? Wczoraj. Jak widzicie, lekko drzewo zatrasowało drogę. No i trochę tam pocięliśmy, a potem nieważne. Pyła dzisiaj jest, dzisiaj dzień roboczy. Z nami zaś przyjadą i miło mi, chcę powiedzieć. A nic, my szykujemy obozowisko, no bo co? No trochę się zostawiło syfu, nie? To czego posprzątać. A jeszcze jedno. Ktoś tu używa tego obozu. Nie mam nic przeciw temu, naprawdę. Ale po cholerę kraść sznurki, kraść worki na śmieci, kraść łopaty, czy inne szufelki do sprzętu tutaj, tak? To jest naprawdę najtańszy sprzęt tu kupuję, także właśnie nie było szkoda. No ale jednak, wiecie, irytuje to bardzo. Jeżeli to ty potrzebowałeś łopatę, potrzebowałeś szufelkę do popiołu, czy jakieś inne pierdoły, odezwij się, pomogę. Ale nie zabierajcie stąd. Bo ten człowiek przyjeżdża i ręka w nocniku, nie? No nic, nie będę narzekał. Ja się biorę do roboty, a was zapraszam na materiał. No, dzisiaj rozpalanie ogniska by HD Bushcraft, czyli nalenia, nie od krzesiwa, tylko z małej podpałki gotowej. Takie draństwo kosztuje 4 zł. Ja wiem, można zebrać chłupkę, ja wiem, wszystko można zrobić, ale zobaczmy, jak to działa. To kładziemy, obkładamy balami i zobaczymy, jak będzie, tak? Oczywiście, że nie obrażę się, ale balami trzeba to obłożyć. Jak coś nas wyciągnie? Jak będziesz ten do dzwoń, to ja tam przyjadę. Dobra. Jezu, 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 Jezu.
Ekipa ratunkowa, czas start. Patrol się zawiesił, trzeba jechać ratować, nie? Chłopaki, lecimy! Jak tam, panie kierowca patrola, wrażenia z przejazdy? Pierwszy raz od prawie roku się zakopałem, to wróży dobrze. A na jakiej wróży to? To będzie go żeby było jasność, auto stało rok w warsztacie. Ja się wstaniłam, że wejdzie tam tego drzewa. Na dole, na dole. I takie coś się tutaj stało, proszę państwa, to zablokowało. Czy nie ma żadnego kurzu, żadnego ten puszeczka? Tak, nie ma kurzu, ale puszeczka jest. Puszeczka dostałem przed chwilą, zaraz ją muszę... Za te terenówki macie lodówki. Więc jak napoje chłodzące, zawsze chłodne. A ja mam patyki. Chyba zjedziała. Czuję, że jest całkiem sukanka na górę. Ty zatwierdzisz to wszystko wina klimy? Klimatu wina. Klimatu. Tak, bo u nas mamy pustynny klimat. Przez 3 miesiące. I wszystko lata, nie? A w zimę też się grzeje? Podobno jest susza. No tak, trochę. Pokażę tą suszę. Ty dzisiaj był drugi patron zakopany. Dobra, jak jeździłem. A, się kopią te patrole, powiem ci. Oni się wygrzebali sami. Więcej się kopie niż się jeździ, nie? Staniemy tu. Też pod słońce jedziesz, prosiłem, nie? Aha, teraz zawijamy w lewą oczą. Trzymajcie się, panowie. A wiem, gdzie jesteśmy. Dzień dobry, niedziela na kampie. Obóz częściowo śpi, częściowo nie. Jest godzina 9. Jakby się za mną tam się już kroi jajecznica, a dokładnie cebula do jajecznicy.
tu reszta to tylko niedźwiedzie straszy i dziki odgania. Proszę? O, jednak nie, tam ktoś żyje. A czemu nie wyłazi z tej gawry? Jak po co? To, że jest słońce. Jajka po przejściach. Zły dotyk boli całe życie. O, tylko dwa się rozrąbały. No z perspektywy jajka. No i my kończymy weekend. Posprzątane, porobione, poskładane. Powiem wam, polecam taką formę wypoczynku. Ludzikom się tu podoba, więc ja wam mam dużo mówić. A jak zawsze, suby, lajki, patronate, dziękuję i zapraszam. Oraz mniej kija w dupie jak zawsze, bądź dystansu do życia więcej. Miłego dnia, na razie.